wydobywa się to z filtra paliwa. Siema, witam was. Dzisiaj coś innego. Żona, jak ja pojechałem do Szwecji, na drugi dzień auto przestało odpalać dobrze i szarpać zaczęło, więc pojechała do mechanika, wymienił pompę paliwa i wymienił filtr, bo tam niby słabe ciśnienie było. Pompa paliwa była w zbiorniku. Cały kosz wymienił razem z pompą. I po wymianie słychać taki dźwięk. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerce, nie widać, słychać, ale jest coś takiego. Ewidentnie wydobywa się to z filtra paliwa. I teraz nawet słychać to w środku. Wezmę, założę kamerkę. O, słychać go w środku. Nawet jak teraz jest cisza, nie? Włączam. Idziemy zobaczyć, co tam jest z kanału, sprawdzimy. Przerażający dźwięk. Taki... jakby gdzieś na jakiejś fabryce. Jakiś wentylator, nie wiadomo jak chodził. Miałem tam do niego dobry dostęp. Wejdziemy do kanału, zobaczymy, co tam się dzieje. Zamówiłem nowy. Nie wiem, chyba... bo to już jest drugi. Wcześniej zrobił tak samo. No masakra. Jakby coś w środku drżało. Ściągnę tą osłonę i zobaczymy. No dobra, bym poszedł go odpalić, a wy tu patrzcie, co tu się będzie działo. No i ewidentnie ten dźwięk dochodzi stąd. Aż drży cały. Do budy to aż przechodzi przez tą całą obudowę ten rezonans. Nie wiem, czy to słychać. Filtr jest Boscha prawdopodobnie, ale oznaczenia tu żadnego jego nie widzę. Także nie wiem, czy mnie tutaj w ciule nie zrobił ten mechanik. Dzisiaj zamówiłem z Mana filtr. Ale co to robi? To tak
tu jest zawór taki ciśnieniowy w środku. I to tak wygląda, jakby on tak drgał. Dziwne rzeczy. No bo do pompki zaglądałem. Nawet zmieniłem kosz, bo on tak skrzypiał. Myślałem, że to może ten kosz tak skrzypi, ale zmieniłem pompkę. Włożyłem z tamtego kosza nowy kosz i to samo. Po baku nic. To jakby stąd ten dźwięk. W baku jest ten, cisza. No, jak przytnę go do karoserii, to jeszcze gorzej jest. No i dobra, co? Zobaczymy po wymianie, co będzie. No bo, żeby było wiadomo, że to jest od tego. Zobaczcie, dotykam do budy. I to jest ten dźwięk. Tak jakby jakaś grzechotka tam była w środku i... Najlepsze jest to, że rano jak odpalisz, to jest cisza. A kierunkowości tu żadnej nie ma. Dobra, spróbuję go wymienić. Niebieski szedł przez środek. No jest, Boże. Jest Boże. Wyjść, nie bądź taki. Poszło. Dobra, teraz tak, paliwo. On był tak zamontowany. Strzałki tu nigdzie nie widzę. Ja bym go spróbował założyć tak, napisami do mnie. I zobaczymy, co się stanie. Niebieski szedł w środku. Szedł tu. Środek. I tu. Idę spalić. Zobaczymy, co może się stać. Kurde, drugi filtr, żeby znowu tak buczał, przecież to jest aż niepojęte. Nie wiem. Słuchajcie, ale na razie nic nie słyszę. Na razie jest cisza. Kuźwa, i to chyba było to, nie? Zobaczcie, teraz dociskam.
dociskam do tego, do budy i żadnego dźwięku nie ma, nie? Jeszcze wezmę się, może przejadę samochodem. Wezmę go, tylko tu przykręcę. Co mi tu teraz cieknie? Nie wiem, słuchajcie, czy ja teraz zamieniłem je, czy tutaj te dwa przewody, czy jak po prostu, bo jak zamieniłem kierunkowość filtra, no to tutaj przelewem wylatywało paliwo, więc tak nie mogło być. Odwróciłem go z powrotem, podpiąłem znowu jakoś inaczej i nie chciało w ogóle auto odpalić. Teraz tutaj te dwa znowu zamieniłem jakoś inaczej, odpalił, ale włóczenia nie ma, także nie wiem, czy to tutaj te dwa mam inaczej teraz ułożone, ale przejadę się, odezwę się, jak będę w fazie testu. Okej, słuchajcie, jakie wnioski po jeździe testowej. Zadziało się dużo, bo wróciłem, dalej był ten dźwięk, więc postanowiłem zmienić pompę na starą. Było w sumie spoko. Pojeździłem 10-20 km i znów ten dźwięk się pojawia, więc czekam teraz na filtr manowski. I teraz tutaj jeszcze jest pływak, kurde. Tak. Weźmiemy to trochę tu. Perfum. Bogactwem się pachnie. Dobra. Nie gadaj, tylko wkładaj z powrotem tą nową. Już myślałem, że to może ta nowa pompka coś tutaj pieprzy. Teraz tak, teraz bym musiał tu zapiąć. O. I to włożyć. To musiał przełożyć pod tą rurką tu. O. Tak. Tutaj, tu. Tu. I teraz ją tam wcisnąć. Weszło. Teraz wyszło. Okej. I teraz gumeczkę. Ja nie wiem, jak to nie będzie ten filtr, to się normalnie załamie, co to będzie, bo przed wymianą było dobrze. Strzałka do strzałki. Ale musiało być coś takiego. Sprężynka pasuje, czyli jest na samym dnie. Dawaj nakrętkę. Dobra, odezwę się, jak już będę miał nowy filtr i zobaczymy, co to pomogło. Dobra, właśnie dostałem cynk, że mamy filtr do odebrania. Ciekawy jestem, czy to będzie to. Także sprawdzimy. Widzimy się w kanale. To będzie to samo. Mamy strzałkę. Powinien być ten sam. Tak, tak.
idę go palić. Ale dobre. Mysia, teraz musisz testować. Ja na razie tej klapki nie będę zamykał. Nie, to tylko jest taka osłona. Dobra, będziemy patrzeć. Poinformuję, jak będzie wszystko ok. Ok, zrobione 1000 km. Ponad 1000. I sprawdzimy, słuchamy, czy jest, bo nie ma. Nie ma tego dźwięku, jest cisza. Tylko przy przekręceniu zapłonu mamy taki dźwięk. I chwilkę po odpaleniu. Teraz już jest cisza. Możemy wyjść na dwór, zrobić... Jest tylko dźwięk silnika. Nie ma tego wkurzającego dźwięku, gdzie nawet radio grało sobie trochę głośniej, to i tak to było słychać. Zobaczcie, cichutko. Także manowski filtr, który zawsze wymieniałem. Robi robotę. Na filtr ewidentnie. Wymieniona była, zamieniałem na tą nową, na starą pompkę, było to samo. Wychodzi może i na to, że ta stara pompka była ok. Po prostu trzeba było tylko wymienić filtr paliwa i byłoby spoko, więc możemy zrobić jakąś małą jazdę testową, ale to naprawdę po tylu tysiącach jest 986 tutaj na liczniku. Myślę, że nawet i więcej, bo mieliśmy taką dosyć długą trasę. Wtedy już po 20 km było go słychać, więc jakby miało być teraz słychać ten dźwięk, no to już by dawno był słyszalny. Moc jest taka, jak była wcześniej. Nic nie odbiega od tego, co było. Dźwięku nie ma. Także no to ewidentnie filtr paliwa, więc jakby ktoś miał kiedyś takie buczenie, no to najpierw lepiej zacząć od tego, niż myślę, że to może pompka tutaj tam nam jęczy. I ten, jadę zobaczyć na działkę, zobaczymy, co nam się udało zrobić i idziemy się tam. Także zadowolony jestem, no bo auto musi chodzić jak się należy i no nie może, no nieraz było tak w szkole, że jak coś tłucze, to trzeba głośniej radio wziąć, już jest naprawione, no ale tutaj to nie przyniosło żadnego rezultatu. Więc dopiero jak teraz przyjechałem, to udało mi się na budowie tylko obkosić, bo urosło to wszystko i rzucić folię na strop. Cisza, cichutko. No i tutaj na działce od poniedziałku zaczynamy zbrojenie stropów. O, czyli tak. Tak, tutaj mamy zafoliowane, przygotowane już, żeby to zbroić. Dałem jednak folię, żeby nam się deski nie upaskudziły. Woda też z tego betonu tak szybko nie odpłynie. Będzie czas, żeby z nim tutaj powalczyć, dopieścić No i w poniedziałek mają być pręty. Zaczynamy zbroić cały strop, więc... Patrzcie, obserwujcie i szukajcie błędów, żebym mógł w miarę szybko to poprawić. Ja postaram się też szybciej na bieżąco wrzucać filmy, żeby można było jeszcze ewentualnie coś skorygować. Widzimy się przy zbrojeniu. Trzymajcie się.
Dzięki. Maszyna!